drop that fucking ass. Cześć, witam was bardzo serdecznie w iście pirackich klimatach w Assassin's Creed 4 Black Flag. Z tej strony Ninja i właśnie dokładnie przed momentem wypłynęliśmy z portu Nassau i musimy unieruchomić szkuner, ale po prostu go najzwyczajniej w świecie ograbić, jak to zresztą piraci mieli w zwyczaju. Dobrze, widzicie, tam na godzinie 12, ja wam pokażę przynajmniej, to jest właśnie szkuner, on tam się stara tutaj gdzieś uciec, natomiast my go spokojnie dopadniemy, myślę, bez jakichś większych problemów. Natomiast problemem może być jedna rzecz. Musimy unieruchomić statek. Unieruchomić statek możemy właśnie poprzez wystrzał kartaczy z przedniej, z przedniej po prostu burty naszego okrętu. I musimy uważać, aby ten statek nie poszedł na dno. W momencie, kiedy wybuchnie na nim pożar, mają możliwość abordażu takiego statku. Dlatego też to się będę starać właśnie zrobić. Dobra, dostał pierwszy strzał. Niespecjalnie za dużo mu zrobiliśmy, ale nie o to nam zdecydowanie tutaj chodzi. Jest pożar? Czy mi się zdawało? O nie, odpowiada ogniem. Agresywnie, proszę pana. Dobra, musimy tutaj w takim razie nieco skręcić, wykonać lepszy manewr, tak żeby się obrócić. Ale czekajcie, prosto do niego. I jest kolejny ostrzał, dobra. Czekajcie, pożar wybuchł? No, jeszcze nie do końca. Natomiast ja się obrócę mu. Staram się to tutaj wykonać, w zasadzie stoimy w miejscu, więc nie powinno być taki jakiś większy problem. A dobra, jest tutaj promień, nie widziałem go na początku. I teraz za pomocą jeszcze jednego strzału powinno się to udać. Kurde, boję się, że ten statek pójdzie na dno, jak to zrobię jeszcze raz. Ale pali licho, zaryzykuję, jest! Unieruchomiony statek, udało mi się chyba za trzecim czy czwartym razem. Naprawdę to jest nie pierwsze podejście. Trzymaj S, aby wejść na pokład. Ohoho, czekajcie, bo tego jeszcze nigdy nie widziałem tutaj. Mam pierwszą okazję dokonać abordażu. W jaki sposób to mogę zrobić? No nie szkuner. Okej, wysuwałem te jakieś liny. Czy po tych linach? Okej, przybliżają się do tego statku. W taki sposób. Prawda, grałem w sumie z Pirates. Natomiast troszeczkę inaczej tam to wyglądało. Zresztą w zasadzie tam takiego abordażu jako tak stricte face to face, że tak powiem, nie było. Stąd tutaj możemy już chyba bez problemu przedostać się na wrogi statek i dokonać małej sieczki. O, widzę, strasznie agresywny pan tutaj jest. On jeszcze nie wie, co go czeka. No kurde, co jest? Edward, co to pierdasz? Nie wierzę. No kurde, nie, bo zaraz zginę. Ja pierdzielę. Od czego ja mogłem obrywać? Nie ogarniam trochę. Natomiast zdecydowanie wolę teraz podpłynąć od nieco innej strony. Kurde, murzynie jeden. Taki, czyli wkradł mi się tu murzyn. Przez niego nawet nie mogę wejść na górę tego statku. Być może Edward dostał jakieś obrażenia od ognia. Za oka minus jeden. O nie, 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 proszę pana. Tak to my się bawić nie będziemy. Kończymy tą zabawę. Ciach, elegancko, dobra, zatkiony. I mi naprawdę nie powinno być problemu, to będą zwykłe pachołki. Więc raz, dwa, zajmiemy sobie ten statek. To jak sami widzicie, walka trwa w najlepsze. Natomiast szkoda tracić załogę, więc o, chyba się poddali. Dokładnie tak. Tak więc statek należy do nas. Może w nie najlepszej kondycji, ale z pewnością jego zawartość może być znacznie ciekawsza. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you owe. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English! Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sand. To będzie na pewno miła dla nich wiadomość. Please do repeat. Oh, for fuck's sake. Lock them in the hole and take everything that isn't nailed down. Czasem tak. Taki sposób właśnie postępowania jest znacznie szybszy. Edward ewidentnie zadowolony z łupów. Ale może znajdziemy coś ciekawszego na tym statku.
Zajmowanie statku. Co mamy zrobić z tym statkiem? Napraw kawkę. Uuu, chyba poszedł na dno. Jestem ciekaw, czy w jakiś sposób możemy zobaczyć nałogę tego statku. Ale tak, w sumie zamknęli im, więc prawdopodobnie poszli na dno razem z nim. Okej, budynek zwerbowany. Nie tak do końca zwerbowany, bo jednak nie mamy tutaj wszystkiego. A ja nie mam za bardzo celu, do którego mam się udać. Więc rozumiem, że muszę zdobyć, zaatakować kolejną kawkę. Znaczy nie kawkę, tylko szkuner. I chyba tam coś jest. Okej, i tu coś, co mnie nie interesuje w zupełności. Ale ten statek wygląda nieco bardziej obiecująco tutaj na lewo. Co to jest? Jest i szkuner. Ale moment, czy jakbym nie zdjął tego tutaj małego stateczku po lewej stronie? To nie zdobędę odpowiedzi. Muszę wrażenie, że być może tak. Dlatego wolę tutaj podpłynąć i zobaczyć, czy to po prostu najzwyczajniej w świecie nie wystarczy. A jeżeli nie, no to zaatakujemy tamten statek. Nie, to zupełnie nie o to chodziło. Nie. Dobra, wybaczcie mi, defidowałem niepotrzebnie jeden statek. Okej, musimy nawrócić i wypłynąć troszeczkę na morze. Raczej powinno to pójść dość sprawnie. Statek na pełnych żaglach naprawdę potrafi szybko płynąć. Moment, dajcie mi tą lunetę, bo ja muszę go wypatrzyć. Tak, szkuner ewidentnie stoi sobie tam, ma drewno, ma jakieś wybuchające beczki. No to na nie będzie trzeba troszeczkę uważać, ponieważ one potrafią naprawdę wyrządzić dość sporo szkody. Moment, to skała czy statek? Skała. Trzeba wyrządzić naprawdę szkody w momencie, kiedy on się chce bronić, wyrzuca te cztery beczki często. Jeżeli wpadniemy na taką beczkę, to łatwo nam wpaść w karambol następnych i potrafi to naprawdę wyrządzić potężne szkody dla naszego statku, a tego też na pewno nie chcemy. Dobra, obraliśmy kurs prosto na ten stateczek, więc płyniemy sobie elegancko, pogoda w najlepsze dopisuje. Już mam ochotę się wybrać na Karaiby, tutaj tak gram w to i oglądam. Pięknie, nie? Dobra, zbliżamy się do celu coraz bliżej, ale odnoszę też małe wrażenie, że ten statek cholera trochę nam ucieka. Dobra, tam jest zdecydowanie... A tam jest jeszcze jeden szkuner. Ale już tutaj jesteśmy zdecydowanie bliżej, dlatego też zaatakujemy jego. No dobra, zasięg nam na razie nie starcza póki co. Ale już niebawem, jeszcze kawałeczek. Jeszcze troszeczkę, on nam chyba chce uciec. Może się zorientował, że to jakaś piracka bandera płynie. Ale w sumie mamy piracką banderę? Moment, nie chciałem się skryć. Chciałem... O właśnie, to chciałem. Nie mamy żadnej pirackiej... Moment, się już tu zbliża. On już tu jest. Dobra, strzelamy! Okej. Spowolnimy trochę całą tą akcję. Odwrócimy się perfekcyjnie do niego. Strzelimy. Następne kartacze. Widzę, że jednak ma ktoś tutaj małą eskortę. Widzę, że kolejny statek włączył się do bitwy morskiej. Przy odrobinie szczęścia może ten statek nie zdąży nawet tutaj podpłynąć. Zdąży może, nie? Ale jeden na pewno będzie zniszczony do tego czasu. Na tyle, że przejdziemy do niezwyklejszego abordażu. Dobra, prawie był pożar. To mnie już naprawdę cieszy. Stój, kretynie, nie wpadaj mi na ten okręt. Jest, podpływamy. Dobra. Przechodzimy do abordażu na następny statek. Akcje poboczne. Zajmowanie statku, zabij wrogą załogę. Myślę, że to będzie akurat jedno z najprostszych zadań. A teraz liczymy na trailerze, wskoczymy do wody i jako samotni bohaterzy, odpłyniemy i wejdziemy sobie tutaj prosto, że tak powiem, do paszczy lwa. Teoretycznie nie powinno być żadnym jakimś tam dobrym rozwiązaniem, ale w tej grze akurat chyba jak najbardziej. O, elegancko załatwiony, młodyka pięknie gra nam w tle. Noga już co prawda na minus 1, akcja poboczna wykonana i w zasadzie sami dokonaliśmy abordażu na ten statek. Panowie, spokojnie. Nic się wam nie stanie. No dobra. Mogła troszeczkę oberwać. Ale łupy zdobyte. A co na tym idzie? Quest ciągnie się dalej.
chyba. Dokładnie. Half a dozen scores of that size and it'll be set for a year. And let's sell this cargo and fix up your jackdaw with a few more trees. Widzę, że a jednak się nie wiedzą, z kim zadarli. Zdecydowanie nie. I jeszcze naprawdę nie wiedzą, co im grozi. Czekajcie ze! Już z tego statku i tak nic nie macie. Proszę bardzo, ostateczny ostrzał. No niech mi jeszcze płynie. Strzelać! Nie! Trafiony, natopiony gnoje. Dobra. Teraz już w najzwyczajniejszym świecie walimy szybką podróż, obracamy się w lewo i płyniemy prosto do celu. A do celu mamy jakieś 4000. 4 km na zasadzie. To powinno szybko tutaj płynąć. Zresztą patrzcie, jak na tej szybkiej podróży naprawdę ten statek mknie perfekcyjnie, idealnie przez to morze. Naprawdę w bardzo szybkim czasie. Przyjrzyj się miejscu. Prawdopodobnie jest tam coś ciekawego. Chociaż ja wolę się skupić, czy tutaj nie ma jakiejś cholera. Skręcamy. Nie chcemy wpaść na bieliznę, co ja mówię. Na mieliznę. Nic z tych rzeczy. Dlatego też obieramy kurs prosto tam, gdzie mamy żeglować. Widzę jakiś stateczek tutaj po lewej stronie, zbadajmy go. Schooner poziom 4. No, troszeczkę tam jakichś ciekawych artykułów to on ma. Tamten nieco mniej. Więc moment, to jest w ogóle tak naprawdę zatopiony statek. Wrak Atocha. Atocha? Dobrze przeczytałem? Tak, wrak Atocha. Podpłyniemy do niego. A tym stateczkiem tutaj z lewej strony z przyjemnością się zajmę. Fire! Po prostu, for fun. Uprzyjemniam sobie tylko i wyłącznie rozgrywkę. Wow, Marian, dwie kule. Nie trafione. A masz porządny, piękny ostrzał. Patrzcie na to. Kurwa, chybił? Nie chybił. I tak mocno oberwał. Moment, bo tych statków trochę tutaj się nagle więcej coś zrobiło. Ale za to tego pierwszego. Kurde, ale on przyspiesza. Tego bym się nie spodziewał, chociaż faktem małe statki pływały znacznie szybciej od tych większych. Chyba nieruchomiony. No, jak widać, da się to też zrobić za pomocą zwykłych kul armatnich. Jest to zdecydowanie nieprecyzyjne zadanie, ponieważ no, łatwo wtedy po prostu taki statek niechcąco zatopić. Ale raczej nie powinno nikogo dziwić. Się teraz troszeczkę obraliśmy niepotrzebnie taki inny kurs, więc popłyniemy po prostej. Czekamy sobie, aż ten stateczek po prostu najdłuższej świecie tu podpłynie, chociaż co, postaram się go dotknąć. Popłynęliśmy już za daleko, więc raczej nie. Ale teraz tutaj powinien już troszeczkę oberwać. Nie, jesteśmy jednak za daleko. Dobra, przyspieszamy i żeglujemy prosto do naszego celu. Mamy tutaj natomiast jakiś stateczek po lewej stronie. Ja się chyba jednak... Wow! Wieloryb. Ciekawe, czy da się go ustrzelić w momencie, kiedy on wyskakuje do góry i zebrać jego mięso lub też jakieś ciekawe trofeum. Musiałem to zrobić. Po prostu musiałem. To jest silniejsze ode mnie. Rewelacyjnie się tutaj strzela. Bardzo fajnie system. Był świetnie zrobiony w Assassin's Creed 3, ale tutaj to po prostu naprawdę gra to na najwyższym poziomie. Dobra, 1000 metrów. Więc kawałeczek. Chyba mamy właściwie dopłynąć gdzieś tam do tej zatoczki. Nie wiem, czy się zmieścimy tutaj od tego przejścia. Chociaż powinno dać radę. Jeżeli wpłyniemy dość bezpiecznie, powoli, no nie powinno być z tym większych problemów. Jak tak obserwuję, to tych statków cholernie dużo pływa. Mały pierdalaj. Dobra. Powinien się raczej zniechęcić do jakiejś dalszej walki z takim statkiem jak nasz. Więc nie powinno być też problemów. A my już tutaj dopływamy do celu. Niecałe 400 metrów. Teraz zmieniła klimat. Kule na nas lecą. Lecą, biją. Fucking shit. Płyną tutaj nas. Wow. Marian Hamlin. Dobra. Chcecie wojny? Chcecie naprawdę kurde? To macie! No way. Kręć.
kręć, kręć, kręć. Nie chcemy osiąść na mięśnie. Przyśpiesz. O, patrzcie jak mi się idealnie tutaj ustawili. Dobra, przyspieszamy. Dobra. Okej, oberwał. No i co? Próbujemy się do niego? O! W tym momencie unieruchomiony. A tu widzę jakąś kolejną flotę, ale z nimi już nie chcę mieć naprawdę sprzeczki żadnej. Dobra, dwa statki poszły na dno. A co za tym idzie? Chyba sobie darowanie. 400 metrów do celu. Jest! I również Salt Cay. Marian, uciekaj mi tu. Uciekaj, ja chcę tu wpłynąć do portu. Nie, on tu coś knuje. On nas będzie prześladować. Idź stąd! Masz gnoju! I spierdalaj na to. Dobra, zabiłem jednego cywila. I zrobię to jeszcze raz, to niestety dojdzie do desynchronizacji, więc nie róbcie tego, to głupie. Chyba, że chcecie się pobawić. Nie zależy wam na tym, że będziecie musieli powtarzać jeszcze raz jakąś misję. To jest wow. Chyba też troszeczkę zbyt gwałtownie tutaj wpłynąłem. Ale nie szkodzi, patrzcie jaki system cumowania. Elegancki. Boczkiem podpływamy. Niczym parkowanie prostopadłe. Przepraszam, koperta. Okej. Dobra. Wybrzeże Salt Cay. Okej. Może to być dość ciekawie. Nie wygląda ta miejscowość na jakąś specjalnie za dużą, ale wygląda naprawdę na bardzo klimatyczną i kto wie, może jakieś ciekawostki tutaj jesteśmy w stanie zrobić, ale czekajcie, muszę! Kurde, bo ja bym wszedł. Jest! Wpadł do wody! Gnojek umie pływać. Popatrzcie jak to tutaj działa fajnie, interaktywnie. Wszedł do wody, elegancko poszedł sobie, tak jak powinno być, a nie jak jakiś rzekomy. No troszeczkę nie podoba mi się to, że... Że ma te same ruchy, co nasz główny bohater, jako asasyn. Bo nie powinien tak mieć. Ale tu pana... musiałem. Boże! Nosi sznotko. Kurde. Fuck. Jeszcze raz. Plup. Dobra, olewka. Nie będę rzucać tej ślicznej pani do wody. Też w sumie nie wiem, czy jest śliczna, ale podejrzewam, że tak. Dobra, mam kupić statek, nie? Ulepszenie, ponieważ się świeci. Okej, co my tutaj możemy? Pancerz kadłuba. Tak, chcę zakupić pancerz kadłuba. Wydaje mi się, że teraz nas to tak naprawdę nabierze charakteru. Piracka załoga, jak się cieszy? No nieźle. Tak więc, statek przed drobny tuning. A kolejna misja została ukończona. Tak więc idzie nam naprawdę coraz to lepiej. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here. Praise the lack of them. A jednak mamy czarną banderę. Ale na wodach na Sału to chyba nikogo nie powinno dziwić. I pamiętajcie, że nie każdy piracki statek od razu atakował każdy jakiś tam pierwszy lepszy kupiecki okręt. No dobre, każdy. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. As you've likely seen, the number of merchants roving these waters is 3 score the number of military ships. Aye, easy purchase, but in small doses. Right. So to lure the navy, ale mamy poziom rozgłosu nawet na statku. Podoba mi się. To podobny system, jaki już mieliśmy w Brother Hoodzie. Nie, w Asyńskiej Dwójce już mieliśmy przecież. System rozchodu... System... jak to się nazywało? Wyleciało mi głowy, ale wiecie o co chodzi. Rozgłosu, system rozgłosu, prawda? Musieliśmy tam zdrapować na przykład różnego rodzaju plakaty, czy też to przekupywać różnych
różnych mówców na placach, aby to jednak przestali o nas gadać i zapomnieli o naszych czynach, które wykonaliśmy. W każdym razie, ja tego gameplaya zakończę w tym momencie. Przeszliśmy sobie tutaj dwie misje i wydaje mi się, że to w zupełności powinno wystarczyć, a z racji tego też jest troszeczkę późno i już najchętniej położyłbym się spać, szczególnie, bo jestem też zmęczony po treningu. No już niestety nie mam siły na nasze nagrywanie. Mimo wszystko mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje o nowych materiałów, to zasubskrybujcie mój kanał. I ja tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Ahoj!